Garbarnia Kraków 2, Stal Mielec 4. Cześć, kanał 365 Dni o Piłce. Widzimy się zaraz po spotkaniu 1.16, finału Fortuna Puchar Polski. No i trzeba powiedzieć tak, no nie ma niespodzianki, ekipa z Ekstraklasy awansuje dalej, natomiast no gigantyczne emocje tutaj na Rydlówce. Pierwsza połowa bramek nie przyniosła, no i generalnie wydawało się, że nic wielkiego się tutaj nie wydarzy, natomiast to, co oglądaliśmy od 46 w górę, no to przerosło chyba wszystkich tutaj oczekiwania. Trzeba powiedzieć, że kapitalne widowisko, też kibice, zarówno Garbarni, jak i gości z Mielca bawili się świetnie, nie było też jakichś takich podziałów tutaj na trybunach, także no od samego początku gdzieś był ogień i piłkarze czuli tę fajną energię. Natomiast wracając do wydarzeń boiskowych. Najpierw bramkę strzelają goście. Drużyna z Mielca, która wychodzi na prowadzenie, to jest gol w minucie 54 autorstwa Trąbki. Wyprowadził swoją drużynę na właśnie prowadzenie, gdzieś tam trafiając z pierwszego gola i później też taki dobry moment, no bo trzeba powiedzieć, że czerwoną kartkę łapie jeden z zawodników Garbarni, no i wydaje się, że tutaj już nic więcej się nie wydarzy, że drużyna z Mielca ma fajny wynik, ma dobrą sytuację, natomiast myślę, że ten gol podziałał jak taka czerwona płachta na byka, no bo wielkie, gigantyczne słowa uznania dla zawodników Garbarni, którzy po pierwsze wyrównali stan rywalizacji, a później trafili bramkę na 2-1. Cały czas, przypomnę, tylko grali w dziesiątkę, także naprawdę no duże słowa uznania, no bo nie widać było jakiejś takiej, powiedziałem, dużej różnicy, jeżeli chodzi o jakość, tylko taka determinacja, taka fajna, sportowa pasja była na jakimś niemożliwym piłkarskim poziomie i te akcje kombinacyjne, akcje szybkie. No, imponowali oczywiście przede wszystkim Żurek czy Kacper Durda, ten pierwszy, a także drugi wpisali się na listę strzelców, no i wydawało się, że tutaj Garbarnia dotknie gwiazd. Przypomnę tylko, w poprzedniej rundzie wyeliminowała przecież ekstraklasowego Radomiaka, natomiast potem, no myślę, że no, to wydarzyło się co nieuniknione, czyli gdzieś tam ta piłkarska jakość i piłkarski spryt i doświadczenie było górą, no bo najpierw trafił Szkurin, gol, który dał nam dogrywkę, natomiast też, no trzeba docenić pewnie trenera Stali Mielec, a więc Kamila Kieresia, no bo 3 z 4 goli, które padły dla Stali, no to właśnie bramki autorstwa piłkarzy rezerwowych. To jest przede wszystkim właśnie dublet wspomniany Szkurina, a także jeden gol Christiana Gettingera. Gol na 3-2 już w samej dogrywce. No bardzo piękny gol, natomiast no niestety tego gola nie zobaczycie, no bo ja sam oglądałem go, no nie zdążyłem niestety nagrać, natomiast wiadomo, że prawa ma Polsat i ten mecz nie był transmitowany niestety nigdzie, więc gdzieś tam musimy zapamiętać tę bramkę, a kto tego nie widział, no to niestety tego gola nie zapamięta, ale musicie mi uwierzyć na słowo, że trafienie ładne, takie fajne, efektowne, uderzenie z woleja, ale gdzieś tam, no niestety tutaj tylko jedna ekipa się z tej bramki cieszyła. Także na samym końcu Garbarnia kończy swoją przygodę w Pucharze. Myślę, że gdzieś tam no, mogła zapisać fajną kartę i tak już zrobiła dużą niespodziankę, awansując przecież do 1.16, eliminując Radomiaka, natomiast no gdzieś tam Stal się nie potknęła i ekipa z Podkarpacia nie zanotowała blamażu, awansując dalej. Tak to wyglądało w skrócie. Oczywiście zobaczymy, czekamy na piątek, a więc na losowanie, kto kogo trafi. Na ten moment takim jedynym rodzynkiem jest oczywiście Karina Gubin, natomiast no ciekawe, liczymy na jakieś takie fajne starcia, na hitowe pojedynki w tej 1.8 finału Fortuna Pucharu Polski. Kanał 365 Dni o Piłce, dajcie koniecznie suba, to jest ten czerwony guzik na dole, pamiętajcie też o kciuku w górze pod filmem. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.